Zaczynała sytuacja od ponad tygodnia, trwa od ponad tygodnia. Obserwujemy to, co dzieje się w Polsce, jak cała Polska w zasadzie radzi sobie, stara się poradzić z tym żywiołem, który jest nie do zatrzymania. Codziennie dowiadujemy się o nowych tragediach, codziennie widzimy nowe miasta, wszystkich mieszkańców walczących o dorobek całego życia. No i gdzieś tam od kilku dni intensywnie monitorujemy sytuację na Mazowszu, bo było mówione, że ta fala bezbroniowa dojdzie. Tak, mapa zagrożeń, tym kolorem czerwonym, mamy zaznaczone zagrożenie. Widzimy Mazowsze, Ziemia Łódzka, te okolice są spokojne, bez zagrożeń, bez prognoz, bo nawet jak kilka dni temu się widziałyśmy i rozmawiałyśmy, pojawiało się wzdłuż granicy Ziemi Łódzkiej. Tego czerwonego koloru i pomarańczowa Do nas dotarła, jak to wygląda w tym momencie, jeśli chodzi o stan wody w Wiśle. No powiem tak, Wisła jest rzeką bardzo nieprzewidywalną i centymetrów. Ten wzrost jest gwałtowny, ale na bulwarach Wiślanych ten poziom alarmowy to 650 cm. A więc spokojnie, jesteśmy bezpieczni na ten jesteśmy moment. spokojni. Ale też nie za długo, natomiast do tych ostatnich dni kalendarzowego lata będziemy cieszyć się piękną, słoneczną pogodą, ciepłą przede wszystkim aurą, a to ze względu na to, że mamy obecnie wyż. Prosimy o szczegóły w takim razie. Drodzy Państwo, na początek odwołując się do obecnej sytuacji, która ma miejsce w Polsce, poziom wody w Wiśle sporo wzrósł w ciągu ostatnich dni, ale i tak pozostaje daleki od tego stanu alarmowego czy ostrzegawczego. Oczywiście polecam monitorować tę dynamiczną sytuację oraz sprawdzać prognozy. A propos prognoz, no to najpierw ta na nadchodzącą dobę, która na Mazowszu prezentuje się wręcz idealnie, bym powiedziała. Końcówka lata, a na mapach lato w pełni. Jutro układ baryczny wysokiej jego ciśnienia zapewni słoneczną, ciepłą, bardzo spokojną i piękną pogodę. Od samego rana słońca będzie pod dostatkiem. Na barometrach o godzinie 12 1012 hektopaskali i następnie ciśnienie będzie powolutku spadać. Absolutnie jutro nigdzie nie spodziewamy się żadnych opadów. Po południu temperatura w górę. Maksymalnie do 25 stopni na ziemi siedleckiej, 23 w Ciechanowie, w pozostałej części województwa 24 stopnie. No i kontynuacja tych iście letnich warunków. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce, a na niebie spokój. Jeśli pojawią się na nim jakiekolwiek obłoki, to dosłownie pojedyncze i nie generujące deszczu. Tak więc piękna pogoda, spokój nad Mazowszem. No i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, szczególnie w tych kolejnych dniach, kiedy na bieżąco monitorujemy sytuację powodziową w Polsce. Powiem szczerze, pomyślałam, jak spojrzałam na twój sweter. Takie niebo, drodzy państwo, będzie właśnie jak odcień tego swetra. Za to takie jesienne, błękitne. Dziewczyny, już trochę jesteś. My jesienne. No tak, i tutaj też jest odbicie w pogodzie. Nie zaskoczycie mnie, to już więcej tych jesiennych akcentów. Ale złotej Polski. To ja na razie się pożegnam. Chciałam podsumować, bo już kilka razy dzisiaj rozmawiałyśmy. Myślę, że to, co mieszkańców Mazowsza dziś najbardziej interesuje, no to poziom wody na Wiśle, na Mazowszu. On gwałtownie wzrósł w ostatnich dniach, bo tylko to chciałabym dodać, że w środę był na poziomie 53 centymetrów. Wczoraj 130, obecnie mamy 186 centymetrów. Ale równocześnie uspokajam, to jest poniżej stanu alarmowego, nawet poniżej stanu ostrzegawczego. Jeśli chodzi o województwo mazowieckie, nie została wydana żadna prognoza zagrożeń, żadne ostrzeżenia, więc mieszkańcy Mazowsza mogą czuć się bezpiecznie i bezpiecznie z pięknej pogody, która przed nami korzystać. To prosimy o tej, o pięknej pogodzie w takim razie. Obecny układ wysokiego ciśnienia zdecydowanie poprawił warunki pogodowe nie tylko u nas w regionie, ale w całej Polsce. To jest bardzo dobra, wręcz najważniejsza informacja ostatnich dni. Ten wyższy z nami jest, on z nami pozostanie jeszcze trochę na tej końcówce lata, no bo w końcu za chwilę powitamy kalendarzową jesień. Ale zanim zobaczymy te jesienne akcenty w pogodzie, to tak, jutro i w niedzielę również piękna, słoneczna, bardzo ciepła aura do 24 stopni. Bardzo mało chmur, gdzieś tam one tylko będą się pojawiać, ale absolutnie nie przyniosą opadów deszczu. Jeśli chodzi o poniedziałek, kontynuacja iście letniej aury zdecydowanie. Drodzy Państwo, układ wysokiego ciśnienia cały czas będzie pracował, cały czas napływają do nas suche i bardzo ciepłe masy powietrza. Jeśli chodzi o wtorek, gdzieś tam zaczną wkradać się chmury z opadami deszczu. 22 stopnie minimalnie na krańcach zachodnich, 23 na przeważającej części regionu, 20
24 na krańcach wschodnich. No i właśnie we wtorek na zachodzie, w centrum może popadać, ale dosłownie tak minimalnie od środy. Te jesienne zmiany, o których wcześniej rozmawiałyśmy, będzie robić.